Hej, cześć, siemano, witajcie! Kamiennik Adam z tej strony. I słuchajcie, zaraz przychodzi załoga na nagrywki. A ja mam zaplanowaną reakcję dla nich, ponieważ wczoraj, po 5 latach, ściągnąłem aparat. Także nie wygląda to super pięknie, bo miałem naprawdę bardzo dużą wadę, także jeśli chcecie może kiedyś film na ten temat, to piszcie w komentarzu. I słuchajcie, zaraz przychodzi cała załoga. Jest wcześnie rano, jest godzina 9. No i słuchajcie, zobaczymy ich reakcję, czy zauważą. Także czekam, jest git. Góra i dół, ściągnięte wczoraj po 5 latach. Także zobaczymy ich reakcję zaraz. Dobra, to słuchajcie, reakcja Dawida. Zobaczymy, czy zauważy. Dobra, już mogę? No, już możesz. No, dawaj, dawaj. Z włosami to nie, bo no, normalnie. Nie, fajnie. No, ale nie, byłem u fryzjera ostatnio, ale to widziałeś, nie? No. Kolczyka w uchu. Kolczyk, nie masz kolczyka. Nie mam. O chłopie, co? Co? Ja! Widzieliście to, co? Jak to? Co? Co ty zrobiłeś? Nie masz aparatu? No, jo. Spadł ci jak myłeś zęby? No, już 5 lat, po 5 latach już go zszorowałem po prostu, nie? Tos! I co, jak to wygląda? No dobrze, w ogóle inny uśmiech, całkowicie inny wyraz twarzy. No, jak ja właśnie patrzę gościu sobie w lustro, to chłopie, nie mogę się w ogóle przyzwyczaić, że to ja, nie? Także dziwnie. Tak jak wczoraj, wiesz, wyszedłem stamtąd, patrzę w telefon, myślę, coś tu nie gra, jakaś aplikacja dodająca zęby. Oh, fucker. No. Wiesz, jak ja przez całe 5 lat cały czas z drutami, to wiesz, śmiesznie było, nie? No, całkowicie inaczej. No, dokładnie. Także teraz na filmach będę w zębach. Teraz jeszcze czekamy na Oscara. Zobaczymy jego reakcję, czy zauważy. Nie, włosy nie, okulary nie, ubranie nie. Co ty zrobisz? Nie, no ogólnie coś ze mną jest związane. Nie wiem, bluza? Nie. O co chodzi? Coś, aparat? Coś trwałego bardzo. Aparat? Tak? To no co? Nie wiem, ty co? Aparat mu ściągnęli? Nie, o co chodzi? Nie. No dawaj, no. Musisz sam być pewny, nie? Nie, ja bym strzelał, że w aparat. Wydaje mi się, że nie miałeś aparat. Tak? No, na zębach. Tak myślisz? Mhm. No nie wiem. What the fuck w ogóle? Nie, no dobrze myślisz, no. Nie, normalnie wyglądasz, no co? Tak? Ja jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie noszą, a nie noszą w pewnym momencie. Ja gościu po 5 latach miałem to, a miałem gościu kiedyś taką wadę, że... Masakra, nie? No, to nie, to jestem tego przyzwyczajony, bo moi znajomi często mieli aparaty i teraz też zakładają, zdejmują, także tak. Dla mnie to za różnica nie jest. Przepraszam, tak słabą reakcję, ale... O co? Dawid miał mocną reakcję. Tak? No. No bo on pewnie od razu zauważył, nie? Właśnie nie, ale zauważył po jakimś czasie. Hej, cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku załogi. Jest dzisiaj ze mną Oskar i Dawid. I dzisiaj będziemy grać w tak zwane czółko. Czyli po prostu przyklejamy sobie na czoło karteczkę z jakimś imieniem, z rzeczą, nie wiadomo co to będzie, i musimy zadawać pytania do reszty członków. No i oni nam odpowiadają na to pytanie. Będziemy grać, kto pierwszy zgadnie, kim jest. Także co? Losujemy sobie każdy z nas po jednym. Git. I ja mogę wylosować pierwszy, jako że to mój odcinek. To wylosuję, ja nie patrzę i wy mi przyklejacie to do czoła i później każdy z was nie losuje i w tym samym czasie, nie no bez sensu będzie takie przez 10 minut trzymać. Ja zasłabnę, jak będę trzymał sobie. I każdy z nas będzie miał w tym samym czasie kartkę i po kolei pytamy, no i kto pierwszy zgadnie kim jest, no to wygrywa. Super pomysł. I zobaczymy ile rund zrobimy, zobaczymy ile nam to zajmie. Dobra, to ja wylosuję coś. Bo nie wiem co tu jest, bo nie przygotowywałem tym razem tego ja, tylko właśnie inna osoba, nikt z nas, także nikt nie wie co tutaj się kryje w tych karteczkach. To widmo Tomka, które zawsze jest na nagrywce. Biorę to. Weź tam pokaż do kamery, możesz do tej, ja nie, żebym tego nie widział. Ale pokaż do tej kamery. Bliżej musisz, wiesz? Chyba tak. Dobra, słuchajcie, to ja już jak widzicie mam na czole, zaraz będzie losować reszta załogi, ale zanim jeszcze to tutaj macie czerwony przycisk subskrypcji, klikajcie w niego, zróbcie tak, żeby był szary, no i oczywiście też nie zapomnijcie, aby kliknąć w dzwonek i nie przegapić kolejnych filmów w załogu. No dobra, to w takim razie Oskar losuj sobie i nie pokazuj to. Dobra, zobaczymy co on tam ma. Dobra, Oskar ma już jakąś osobę albo rzecz, w sumie nie wiem co to tam jest, bo może być wszystko ogólnie. Tam są takie rzeczy, no i teraz Dawid wylosował coś, ciekawe co to będzie, dobra, losujemy i zobaczymy. Dobra, no to w
takim razie... Kto pyta pierwszy? Możesz lecieć. Nie powtarzamy pytań. Nie, no powtarzamy, możesz sobie pytać o wszystko, nie? Ja się zapytam, czy jestem osobą. Jesteś. Dobra, to ja się zapytam, czy jestem człowiekiem. No chłopie, nie jestem. Nie? Dobra. Czy jestem przedmiotem? Przedmiotem nie. No nie. Czyli jestem osobą... Czy jestem osobą sławną? Jesteś. Tak. Okej. Okay. Czy jestem usługą? Nie. 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 Jaką usługą? Nie wiem. Dobra, w każdym razie, czy jestem czymś żyjącym? Nie. Nie. Żywym? Nie. Nie. O to mi chodziło w takim razie. Okej. To w takim razie, czy jestem z państwa Polska? Jesteś. Dobrze. A czy ja jestem z Polski? Tak. W sumie tak i nie! A. No to dużo się dowiedziałem. Dobra. No jest gadać. Dobra. Czy jest... Nie no, tutaj jeszcze nie będę tutaj zgadywał, bo mam trochę szansy. Czy... znam to coś. Tak. Czy znam? Tak. Znasz. Na spotykam pewno. Znam. Okej, okay, tak. Dziękuję. Czy jestem sławną osobą z telewizji? Nie. O, nie mam racji. Czy jestem sklepem? Nie. Co to może być? Czy jestem budynkiem? Nie. Nie na budynkiem. No, nie. No w sumie to nie jest budynek. No nie, no, ale, nie. No, ale no. Czy jestem piosenkarzem? Nie. Okej. Okay. Czy znam to osobiście? Jakby... Tak. Okej. Okay. Definitywnie tak. Dobra, czyli nie jestem... jak to było? Co ja znam? Nie żyję. W sensie nie jestem żywym organizmem. Znam to. No. Ale w ogóle musimy mieć takiego mindfucka, bo tak. Nie żyję, nie jestem osobą. Ale ja też mam mindfucka, nie, ja nie wiem, kim jestem. Na przykład ty jesteś osobą jakoś, nie? Już ustaliłeś. No tak. Ale ja nie jestem osobą. Nie wiem, czy żyję w Polsce. Niby znam to osobiście. Gościu, nie wiem, kim jestem, nie? To ja nie pytałem, czy jestem przedmiotem? Nie no, pytałeś. Pytałeś. Pytałeś o to. I pytałem, czy... Nie no, pytałeś o to, jak powiedzieliśmy ci, że nie. Tak, no, że nie jest. Wykorzystałem na marne szanse, niestety. Czy jestem członkiem ekipy Freeza? Jesteś. Okej, okay, dobra, czyli coraz mniejszy krok mamy. No, ale czuję, że on wygra, ale czuję, że on wygra, nie? Czy jestem znany w mediach społecznościowych? Jakby takim... Nie. Czy jestem popularny? Jest. Tak. Dziękuję bardzo. Okej, okay, w takim razie, czy jestem mężczyzną? Jesteś. Okej. Okay. Ale gościu dobrze to mówię. No, ale to łapę. No, no. No dobra. Ja nie wiem, kim jestem. Czy mam profil na Instagramie? Nie. To jakim ja jestem? What the fuck? Jakąś łopatą? No, nie wiem. A to by było. Nie wiem, kim jestem, serio. Panowie, czy to jest teraz tutaj gdzieś? W pomieszczeniu? Nie. Nie no, czysto teoretycznie tak, ale fizycznie nie. Fizycznie nie, ale teoretycznie tak. Czyli to coś takiego. No, w sumie dobrze ci odpowiedzieliśmy, tylko że musisz tak. No ale nie, no tak. Rozumiem. Praktycznie nie macie tutaj, ale teoretycznie jesteś. No. Duchowo jesteś. No to dziękuję bardzo. Dobrze. No. Dalej. Dobrze. No. Czy jestem niskiego wzrostu? Już mogłeś mówić. Chyba pewnie. Nie, nie? Nie, nie, nie. Czy jestem Tomkiem Herdą? Nie! Co? Nie jesteś. A no, przecież nie jestem żywą postacią. Nie jestem żywą postacią. No, bo, ale mówiliście coś o duchu, to od razu o tym pomyślałem. Tomek, no, to o co? Czekamy za tobą. Tomek, no. Duchem z nami. Czy mam kolorowe włosy? Nie. Czekaj. Nie masz. Nie ma, nie ma. Dobra, ja zgaduję teraz. Czy jestem aparatem, kamerą? Nie. Kurczę, no już myślałem, że mam to, no. Jestem załogą. Nie. Nie. Niestety nie. Dobra, ja próbuję odgadnąć. Dobra. Czy jestem wujkiem Łukaszem? No. Tak, no. Brawo, brawo. Chłopie, nie robotne. No, a my dalej, tak. Czy jestem mały? Że mogę zmieścić się w dłoni, tak? Że można to wziąć jedną dłoń. Tak. Czy to można ją trzymać w ręcach w takim razie? Praktycznie nie, teoretycznie tak. No. W sensie...
No nie da się tego utrzymać w ręce, tak naprawdę. Ale... No, dlatego w sensie w sumie to nie, ale w sumie też tak. Da się, bo jakby, no, teoretycznie się da. Jak zadasz jedno dobre pytanie... Tak, no to się da, ale jak się... Jak tak normalnie się nie da. No, czyli to pewnie zależy. To zależy, tak, no. Czy znajduje się w tym pokoju? Tak. Dobra, to ja już mam pewne tutaj rzeczy, więc chyba... Dobrze. No, zgaduję, czy jestem statywem. Nie. Jak to? No kurze, to kim ja jestem? Dobra, słuchajcie, to robimy do trzech pytań o daną rzecz. Można się zadawać pytanie takie ogólne, a jeśli zgadujemy, to można zgadnąć tylko trzy razy. Jak nie wyjdzie trzy razy, no to po prostu osoba odpada. Tracisz punkt, no, w ten tak, sposób. No. Dobra, to ile ja już mam? Dwa? Tak, to masz teraz sobie nie. Teraz będę miał ostatni. Dobra, no to teraz ty. No dobrze. W takim razie nie jestem przedmiotem. No. Nie żyję. Jestem tutaj. W domu. W pomieszczeniu, ale tak naprawdę nie. A ja jestem właśnie. Fucker. Mogę to utrzymać w dłoniach, ale w sumie też nie. No. Mhm. Dobrze, więc zapytam was, czy jestem urządzeniem? Nie. No nie. No nie, urządzeniem nie jestem. No nie. Nie jestem. Nie jesteś. Super. Dobra, a czy ja jestem urządzeniem? Nie. No nie jesteś. Kim ja jestem? Dobrze. Czy jestem powietrzem? Nie. Czy jestem w kolorze czarnym? W sumie tak i nie. Spoko! W sensie, to jest na takiej zasadzie, że możesz być, ale nie musisz. Okej. Okay. Zmyliliście mnie tym, że nie jestem przedmiotem i tak ciężko mi powiedzieć. Ty Wal, ja myślę. Bardzo palce. Czy jestem lampą? Nie. Nie jesteś. No to odpadam. Możesz już zdjąć fartucha. Nie wiem, o jakim ja jestem. Ja coś mogę zdjąć już? Kompletnie nie wiem. Nie, teraz tylko zostajesz tylko ty i albo walczysz o punkt, albo przegrałeś. No nie. Banek. Chłopie, nie zgadłem tego nigdy. Nigdy bym tego nie zgadł. Takie pytania zadawałeś. Bo ostatnia, chłopie, rzecz, o której bym pomyślał, to, że jestem dzbanem. No dobra, dobra. Ty dzbanie. Jesteś dzbanem i tyle. Ty dzbanie. Chłopie, ostatnia rzecz, o której bym pomyślał, to dzban. To dzban. Ja już myślałem, że jakimś tym świecznikiem, albo jakąś miską. Czy jestem medium społecznościowym? Tak. Tak. Co wy mówicie? No. No. Tak teraz. I teraz wszystko ma sens, nie? Teraz już wszystko tak ma sens. Jestem w pomieszczeniu, jest coś dobrego. Czy jestem o kolorze niebieskim? Tak. No to jestem Facebookiem. Tak. Brawo. Chłopie, nie? No, i ty Boże, masz pierwszy... punkta i ty masz tak, punkta. Ja to... za nami. Dobra, no to co teraz? Kto pierwszy? No dobra, ja mogę też pierwszy sobie. Biorę teraz stąd. O, tutaj sobie wyciągam, proszę bardzo. Ja mam. Zobaczymy. Ej, ja się boję. No nie. Nie, fakt. Nie tą stroną wróciłem. Dobra, to weź po. Dobra, wywal. No nie, to już ten, tego już nie ma. Jakby to już nie istnieje. Tak. Czy miałeś to? Nie. No to już drugi, chyba. Drugi nie ma. A to miałeś. To tak. Tak. Dobra, no to nie ma. Fak w ogóle. Rozumiecie, bo Oskar jedno ale... wziął i otworzył i... 3 godziny spałem tylko. Jak żyć? Żeby nie było. Trzeba, 3 godziny spałem. Trzeba usunąć tutaj rzeczy. 3 godziny spałem. Dobra, biorę tą. Dobra, to za... ja już... Dobra. Nie patrz się, nie patrz się. Ja patrzę! To wszyscy mamy już tutaj nasze... Kim jesteśmy, nie wiadomo kim. No i dobra, to... No to klasycznie, czy jestem człowiekiem? Tak. Jesteś. Czy ja jestem człowiekiem? Tak. Superancko. To ja to samo pytanie, czy jestem człowiekiem? Jesteś. Okej. Okay. Dobra, to będzie łatwa runda, coś czuję. No jest runda, dawaj. Dobrze. Czy jestem kobietą? Nie. Nie. Dziękuję. Czy jestem mężczyzną? Nie. Kurde. Czy jestem kimś słabym? Oczywiście. Tak. Okay. Czy znam tę osobę? Tak. Znasz. Czy mam różowe włosy? Co pytanie mam. Jakie? Muszę sprawdzić. Tak, na pewno nie. Dobra. A, ja teraz? Tak, dobra. To w takim razie, czy jestem mężczyzną? No jesteś. Okay. Dobrze. Przynajmniej tak spojrzę na zasadzie. Czy przypytałem się cześć z tą osobą? Nie. Nie. Czy znam tą osobę? Raczej tak. A w takim razie, czy ja mogę znać tą osobę? Tak. Tak. Okay.
Czy jestem popularny? Jesteś. Znaczy ja jestem popularny. O tak. Czy jestem influencerem? Jesteś. Tak, czyli social media. Czy jestem youtuberem? Tak. Jesteś. Czy nagrywam filmy? Nie. Dobra, to bardzo dobrze. Czy jestem wykonawcą muzyki? Twórcą muzyki? Jak to się mówi? No, nie jesteś. Okej. Okay. Nie jest. Nie jest. Nie ma opcji. Okej. Okay. Zapytam, czy jestem z ekipy? Jesteś. To ja, skoro nie jestem mężczyzną, to jestem pewnie kobietą, ale czy robię muzykę? Tak. Dobra? W takim razie, czy ja jestem z YouTube'a? Chyba jesteś. Tak. Nie jesteś z YouTube'a, jesteś. Czy jestem minimajkiem? Nie. Nie. Pierwsza odpowiedź już za tobą. No się jeszcze tyle. Nic się nie stało. Czy jestem z Polski? Tak. Dobra. W takim razie, czy ja jestem z zagranicznego YouTube'a? Nie. Nie. Chyba nie. Ty masz widzę, że jakiś opóźniony. Nie, co? Jak wczoraj montowałem film, nie? Czy jestem Frizan? Nie. Nie jesteś. Czy mam ponad 1 000 000 followów na Instagramie? Paweł, coś powie? Strzelam, że tak. Nie. Dobra. Tak? Okay. No to wiesz, już zawęziłem ten. Tak, to gratulacje. Mieć jakieś tam Ewy Farne i wiesz, to no one nie mają. W takim razie, czy należy do ekipy? Należysz. Tak. A, okej. Okay. Czy mam pofarbowane włosy? Tak. Czy robię muzykę rapową, jakby rap, trap i takie? Nie. Hip-hop? Nie. Nie, 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 nie. Okay. I dobrze, to w takim razie, czy mam niebieskie włosy? No tak. Tak? No tak. Dobrze, w takim razie kolega już wygra, to ja strzelam. Ja strzelam. Czy jestem poczciwym Krzysztofem? No, odpadłeś. To przegryw. Zobacz, kim jesteś. Stary, ale też na pewno. Mocy. Zapomniałem, że ten chłop istnieje tam, nie? Naprawdę? No, ja się chłopie zmieniłem, że czy on jest na pewno farbowany, ale ostatnim razem rzeczywiście tak, no. Czy jestem znany przez YouTube'a? Nie. W sensie... Nie jestem przez YouTube'a. Trochę czy wypłynąłem na YouTube'ie? A nie, to nie. To w takim razie to nie. Dobra, już dwa pytania. Już dwa pytania w takim razie, czy jestem... Nie, nic jeszcze. To w takim razie, czy jestem trombombombom? Jesteś. Czekaj, muszę się zastanowić. Kurczę, no, no jest taki ład mają. Ja w ogóle nie wiem, kim jestem, nie? Ach. Dobra, to ja pytam teraz. Czy występuję w telewizji? Tak, tak. Dobra. Czy śpiewałem na Sylwestrze? Tak, tak. Czy jestem Dodą Elektrodą? Nie. Kurczę. Dobra. Nie, jedno dopiero, ja nie pytałem jeszcze. No ale jeszcze dwa ci zostały. A, tak, no. Czy śpiewam pop? Tak. Tak. Okej. Okay. Czy mam więcej niż 30 lat? Nie. Dobra, to czy mam mniej niż 20 lat? Tak. O kurczę pieczone. No nie wiem. Mniej niż 20 lat? Śpiewałem na Sylwestrze? Na Sylwestrze? Mam więcej niż 1 000 000 followów? Ej, dobra. A tak? Więcej niż 1 000 000? Czy jestem Roxaną Węgiel? Tak. O kurczę pieczone. Dobra, no to każdy ma po punkcie. A, no to ale super. Ja myślałem, że ona ma mniej. Nie, ja tak nie, właśnie dlatego też zobaczyłem, ale. Ja myślałem, że ona ma z 800 koła, myślałem, wiesz? Dobra, to dziękuję. Równiutko. Co? To musiałaś bić jakoś niedawno. Równiutko. Bo jeszcze dlatego właśnie ja pożyłem jakoś, że ma 800, bo niedawno właśnie jak sprawdzałem, to miała 800. Nie? Dobra. No dobra, słuchajcie, to zrobiliśmy dzisiaj sobie dwie rundy, bo Dawid się śpieszy pewne miejsce, no i musimy powoli kończyć. Koniec. Ale zostawcie dużą łapkę w górę, to nagramy oczywiście drugą część tej jakże pięknej gierki. Kim jestem? Czułka. No i może też Tomek do nas dołączy. W końcu. Tak, bo dzisiaj chyba zaspał niestety. No i co? Tutaj macie czerwony przycisk subskrypcji, klikajcie w niego, zróbcie tak, żeby był szary. Oczywiście też nie zapomnijcie o kliknięciu w dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów na kanale Załogi. Otóż tak. No i co? Mi się wydaje, że film był naprawdę kozacki. Naprawdę mi się fajnie grało. A wy co myślicie? Super gra, naprawdę. Bardzo zamyślona taka. No, taka te. Także w następnym
odcinku może zrobimy czasówkę, że będziemy mieli na tak, przykład... Tak, tak, żeby w ogóle na przykład zrobić coś takiego, zgadnąć, że będziemy musieli na zgadnąć, przykład siedem pytań na to, żeby ogólnie zadać, czym jesteś i później trzy, żeby ten. No, to by było będzie, wiele lepsze. Tak, bo tak to możemy pytać w nieskończoność. Tak, to jest w takim razie ja przygotowuję listę pytań i będę gotów. Nie. Dobra. Znowu zrobi to ktoś inny. Nie my. Dobra, to co? Listę pytań, nie odpowiedzi. Trzymajcie się. Elo!